Michał Andrzejewski witam w kapitalnych rozmowach. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału na platformach streamingowych Apple Podcast, Spotify YouTube z obopólną korzyścią. W tym bloku kapitalnych rozmów rozmawiamy o dyplomacji gospodarczej. W poprzednim odcinku Maciej Bitner zdefiniował i przeanalizował polską gospodarczą rację stanu, a ja wcześniej mówiłem o Unii Europejskiej. W moim y, autorskim bloku. Choć Unia Europejska stanowi cenną platformę do realizowania gospodarczej racji stanu państw członkowskich i całej wspólnoty, to sam fakt uczestnictwa w jej strukturach stanowi dopiero pierwszy krok do sukcesu. Dziś przeanalizujemy konkretne przykłady strategii i polityk dyplomacji gospodarczej, które pozwalają na realizowanie gospodarczej racji stanu. Jak to robią prymusi tacy jak Estonia, Francja, Holandia, Korea, Niemcy czy USA? Sprawdźmy to razem. Zapraszam. Kapitalne rozmowy. Po pierwsze, znaczenie dyplomacji gospodarczej. Aby uzmysłowić sobie znaczenie dyplomacji gospodarczej w dzisiejszym świecie, wystarczy spojrzeć na prostą statystykę. Obecny system światowego handlu został wprowadzony w 1948 roku układem ogólnym w sprawie taryf celnych i handlu, czyli GATT. Jego następcą jest Światowa Organizacja Handlu, czyli WTO. W momencie podpisania GATT roczna wielkość eksportu towarów wynosiła 58,5 miliarda dolarów. W 2021 roku było to 17,6 biliona dolarów, ponad 300 razy więcej. Oznacza to, że dziś w przeciągu jednego dnia handel światowy jest wart tyle, co przez 11 miesięcy od stycznia do listopada 1948 roku. Swobodny handel dobrami i usługami. Wiąże się ze swobodnym przepływem kapitału. Jak go opisać? Weźmy na tapet dwa podstawowe spojrzenia. W ekonomii wymiany międzynarodowej mówimy o pojęciu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, albo też FDI, czyli Foreign Direct Investment. Dzielą się one na inwestycje zewnętrzne, wdrażanie inwestycji za granicą przez podmioty z gospodarki krajowej. I wewnętrzne, czyli przyciąganie inwestycji z innych krajów do gospodarki krajowej. Właściwa polityka dyplomacji gospodarczej nie stawia eksportu ponad importem, inwestorów polskich ponad zagranicznymi. Przeciwnie, wspiera odpowiednie grupy interesariuszy nie ze względu na ich pochodzenie, ale rolę. Jaką mogą odgrywać dla polskiej gospodarki, zgodnie z wybraną strategią dyplomatyczną i handlową? No dobrze, tyle teoria, ale jak w praktyce możemy zrecenzować polską dyplomację gospodarczą ostatnich trzech dekad? Polska zwiększyła swój udział w światowym handlu praktycznie we wszystkich sektorach produkcji. Jednak Największą wartość czerpie z tych branż, gdzie specjalizacja generuje stosunkowo niską wartość dodaną, utrwalając w ten sposób pułapkę średniego dochodu. Polska jest eksporterem netto w licznych branżach. To dobrze, co do zasady. Ale spójrzmy szczegółowo. Jednak bolączką Polski pozostaje problem braku specjalizacji w wysoko dochodowych Wysoko dziedzinach czołowe branże według wpływu Polski na rynki międzynarodowe to produkcja wyrobów tytoniowych, tutaj 11% światowego rynku i pierwsze miejsce, przemysł poligraficzny 7% i miejsce piąte, produkcja mebli 6% światowego rynku i miejsce trzecie w tym sektorze. I w tych właśnie sektorach dodatkowo rośnie nasza specjalizacja. W ekonomii międzynarodowej nazywa się to specjalizacją przewrotną, czyli po angielsku perverse specialization. Taka forma sprawia, że naturalna alokacja kapitału przez siły rynku powoduje specjalizację w niepożądanych albo suboptymalnych e, sektorach. Czyli takich, które pogłębiają naszą pułapkę średniego dochodu. I podobnie jest w sektorze usług, gdzie schemat specjalizacji w działalności o niskiej wartości dodanej kształtuje się od ponad 20 lat. W tym okresie Polska na szczęście zbudowała swoją pozycję eksportera usług netto, ale niestety dokonała tego w branżach. O najmniejszej wartości dodanej i z ograniczonym polem do działalności kapitałochłonnej zamiast pracochłonnej. Branżami usługowymi, które odnotowały największy wzrost pod kątem sald eksportu netto, były usługi transportowe. W globalnych łańcuchach dostaw takie działania są zwykle wykonywane przez gospodarki o średnim dochodzie. Jednocześnie pogłębił się deficyt płatności za zwykle wysokomarżowe usługi oparte na własności intelektualnej. Per saldo polskie firmy płacą więcej w opłatach licencyjnych niż zarabiają. Oznacza to, że w Polsce przez ostatnie 20 lat nie udało się zbudować sektora kreatywnego i naukowego. Opartą, opartego o polską własność intelektualną, z której jako gospodarka i społeczeństwo moglibyśmy czerpać długofalowe benefity. Czynnikiem decydującym o alokacji kapitału w tych gałęziach gospodarki są głównie niskie koszty pracy. A nie kapitał ludzki i społeczny, niezbędny w. Zaawansowanych technologicznie w sektorach produkcji e, o wysokiej wartości dodanej. Te podsektory gospodarki, które wymieniam e, nie generują istotnych innowacji, niezbędnych do długoterminowego rozwoju gospodarczego, e, wzrostu kapitału ludzkiego i do tworzenia nowych kanałów inwestycyjnych dla nowoczesnej gospodarki. A wręcz przeciwnie są obarczone ryzykiem z punktu widzenia postępu ekonomicznego i cywilizacyjnego Polski. W branżach opartych na prostej, powtarzalnej produkcji, działalność produkcyjna może być bardzo łatwo wysłana gdzie indziej albo zautomatyzowana. Potencjalnie oznacza to zagrożenie nie tylko perspektyw wzrostu pozycji Polski w światowej wymianie handlowej, ale przede wszystkim Ryzyko dla rynku pracy i produkcji krajowej. I tu na scenę wchodzi dyplomacja gospodarcza. Jej odpowiednie zaprogramowanie i aktywne instytucje pozwalają na promowanie interesu gospodarczego zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami. Jak to robią w praktyce najlepsi? Spójrzmy na kilka przykładów. Starzy, w cudzysłowie, światowi liderzy, Francja, Niemcy czy USA, lewarują swoją dominującą pozycję na świecie, aby pomagać własnym przedsiębiorcom. Traktują ich jak indywidualnych ambasadorów narodowego interesu gospodarczego. Pewnie zastanawialiście się teraz, dlaczego patrzymy na praktykę. Odpowiednio gospodarek z światowego top 5. Przecież polska gospodarka, a zatem jako wypadkowa jej stawka w grze dyplomacji gospodarczej jest o wiele mniejsza. Mimo to, można z tej praktyki tych światowych czempionów czerpać cenne lekcje dla Polski. Gdy w 2022 roku Olaf Scholz wybrał się na swoją pierwszą podróż dyplomatyczną do Pekinu, to wziął na pokład swojego samolotu nie wycieczkę polityków ze swojego ugrupowania, tylko 11 prezesów największych niemieckich koncernów. Od producentów samochodów czy szczepionek po kaszki dla dzieci. Rząd federalny, niezależnie od rozdania politycznego, Posiada zatem trwałe relacje z liderami niemieckiego biznesu i daje im platformę do załatwiania firmowych, sektorowych, a wreszcie narodowych interesów. Czyli trzy pieczenie na jednym ogniu. Nadwiślańscy sceptycy mogliby jednak zwrócić uwagę, że Polska nie stoi wielkimi firmami, a sektorem MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, owszem, nie posiadamy tak wpływowych dla światowej gospodarki firm, aby promowanie interesu yy, naszej dyplomacji gospodarczej mogło zrealizować się poprzez promocję konkretnych przedsiębiorstw. I tu na pomoc przychodzą przykłady Francji czy USA, Stany Zjednoczone. One dają swoim małym firmom szereg platform do promowania własnej działalności. US Commercial Service prowadzi Golden Key Matching Service, który łączy amerykańskich producentów z dystrybutorami, kontrahentami, inwestorami i rządami w innych krajach. Ten program w szczególności pomaga przedsiębiorcom w eksporcie towarów i poszukiwaniu nowych rynków zbytu. Z drugiej strony, Francja buduje swój wizerunek jako lidera światowych innowacji. Francja prowadzi największy na świecie kampus startupowy, czyli Station F. W sektorze technologicznym, zatem jednym z najbardziej strategicznych w nowoczesnej gospodarce, Paryż stał się światowym hubem rozwoju startupów. Francja posiada najwięcej unicornów w Europie, czyli startupów, jednorożców wycenianych na co najmniej miliard dolarów. Ona ma ich 31. Francuskie władze zbudowały ponadto silne relacje z uczelniami biznesowymi typu HSF w Paryżu i światowymi korporacjami technologicznymi. Wszystko to jest zachęcą dla zagranicznych przedsiębiorców do przyjazdu do Francji i rozpoczęcia tam swojej działalności. Z drugiej strony, Francja pozwala swoim przedsiębiorcom na promocję swojej działalności, ponieważ w kilka lat stała się synonimem kraju bardzo innowacyjnego. Kolejny krok. Kraje o najlepszej pozycji w światowej dyplomacji gospodarczej traktują zagranicznych partnerów nie z podejrzliwością i jako petentów, ale po partnersku. Chronią prawa i interesy kluczowych inwestorów międzynarodowych, bo same na tym korzystają. Na pierwszy ogień weźmy Holandię. Obok Luksemburga i Irlandii. To jeden z europejskich rajów podatkowych. Co prawda, w Polsce daleko do takiego miana yy, raju podatkowego, czy wręcz aspiracji, bo posiadamy drugi najmniej konkurencyjny system podatków międzynarodowych w OECD, a w tym rankingu niechlubnie wyprzedzają nas jedynie Włochy. Jednak nie patrzmy teraz na rozwiązania fiskalne. Ale na same relacje państwo versus firma płacąca podatki. W Holandii do tego stopnia jest to relacja partnerska, że międzynarodowa korporacja jest w stanie negocjować warunki rozliczeń podatkowych z holenderskim fiskusem. Przede wszystkim dotyczy to cen transferowych jednego z najważniejszych procesów optymalizacji podatkowej. Holenderskie państwo nie tylko stworzyło regulacje przyjazne światowemu biznesowi, ale też powiedziało mu: Zapraszamy, przyjdźcie do nas i porozmawiajmy, zapraszamy do dialogu. O krok dalej poszli jednak Koreańczycy. Jeszcze 50 lat temu była to biedna gospodarka agrarna, a dziś światowy lider w produkcji najlepszych technologii na świecie. Aby chronić interesy zagranicznych partnerów i przyciągać kolejnych inwestorów, Koreańskie Ministerstwo Handlu powołało Biuro Rzecznika Inwestorów Zagranicznych. Bada ono i rozpatruje skargi inwestorów zagranicznych i firm z kapitałem zagranicznym, opracowuje środki usprawniające funkcjonowanie, dostarcza propozycje. Powiązanym organizacjom administracyjnym czy publicznym. Na rękę partnerom idzie też legislator. Regulacje związane z inwestycjami zagranicznymi, formułowane w rządzie i w Zgromadzeniu Narodowym, są tłumaczone dla partnerów na język angielski. Wciąż czekamy na taką praktykę ze strony polskich organów komunikujących się jedynie w języku polskim. Idźmy dalej. W naszej części Europy są kraje, które promują swój wizerunek jako cyfrowe, innowacyjne i przyjazne biznesowi, aby przyciągać inwestorów zagranicznych w sektorach strategicznych, takich jak na przykład sektor IT. I spójrzmy na Estonię. W 2014 roku Estonia stała się pierwszym krajem na świecie, który otworzył swoje usługi cyfrowe dla obcokrajowców. Za jednorazową opłatę każdy może stać się e-rezydentem i dzięki temu uzyskać dostęp do pełnego, jednolitego rynku unijnego poprzez swoje przedsiębiorstwo prowadzone online w Estonii. Czyli nie stając się tak zwanym rajem podatkowym, Estonia przyciąga zagranicznych inwestorów. A robi to zarówno swoimi innowacjami, jak i przewidywalnym i bardzo stabilnym systemem podatkowym, korzystnym dla biznesu. Znów lekcja dla Polski. U nas średnio wypełnianie obowiązków podatkowych zajmuje firmom prawie 7 razy dłużej niż w Estonii. Jest więc nad czym pracować. Liczymy na to, że nasze spostrzeżenia trafią do odpowiednich decydentów i liderów opinii publicznej, tym bardziej w tak kluczowym obszarze, jakim jest dyplomacja gospodarcza. Dlatego zachęcamy Was do dzielenia się tym materiałem i subskrybowania naszych kanałów. Dzięki i do zobaczenia. Kapitalne rozmowy.